Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie już w ostatnim odcinku ze Sneak Peeków. I dzisiaj przetestujemy sobie przedpremierową nową mityczną zmiarę, która nazywa się Willow. Jest to kochanka Mortisa. Mówię wam. Ale zanim przetestujemy, muszę ogłosić wyniki konkursu na dachowca Bula, czyli na skina, który jest warty aż 149 gemów i wygrywają go te dwie oto osoby. Gratuluję. Odezwijcie się na mojego maila, który macie w opisie, a ja wam 7 marca wyślę link, dzięki któremu odblokujecie nowy skin. Łącznie rozdałem już wam 6 skinów, więc został mi tylko jeden awaryjny, więc dzisiaj jest jeszcze szansa zgarnąć ostatni raz nowego skina do Bula. Chciałbyś wziąć udział? Zostaw łapkę w górę. Wpisz kod Farel do sklepów grze Brawl Stars, albo wystarczy, że klikniesz w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzisz, że masz zainstalowane Brawl Stars i w komentarzu napisz Alicat Bull Giveaway. Wyniki konkursu ogłoszę oczywiście w następnym odcinku. Za wszystkich mocno trzymam kciuki, a teraz zaczynamy. Jest i ona, Flondra z bagien gdzieś koło kostnicy Mortisa. Taka historia jest tej zadymiary, moi drodzy. Przed państwem Willow, nowa mityczna zadymiara. Jest odblokowana już na maksa, ponieważ nie mogłem jej odblokować od pierwszego poziomu, więc już mamy ją wymaksowaną, ale zanim sobie ją oczywiście przetestujemy, musimy przeczytać, na czym polegają star powery, gadżety, opis, ile atakuje i tak dalej, więc zaczynamy. Uroczy? Może przerażający. Bez wątpienia kontrolujący na maksa. Przypominam, że to jest zadymiara, która kradnie umysł innym zadymiarzom. Wejdźmy sobie w informacje i sprawdźmy. Punkty życia 3750, ale oczywiście na tym maksymalnym poziomie. Szybkość ruchu normalna. Atak to klątwa latarni. Willow rzuca latarnią po łuku. Coś takiego jak Barley. Swoją butelką, zadając trafionym wrogom obrażenia rozłożone w czasie. Czyli rozumiem, że jak ktoś dostanie butelką, to przez jakiś czas otrzyma aż 1800 obrażeń. Obrażenia od naboju 1800, zasięg daleki, szybkość przeładowania wolna. Super atak to zły urok. Willow wystrzeliwuje pojedynczą kijankę w kierunku wrogiego zadymiarza. Pełni go lecząc i przejmując kontrolę nad jego umysłem w przypadku trafienia. O kurcze. Willow może używać podstawowego ataku wrogiego zadymiarza i dowolnie go przemieszczać. Kontrola umysłu jest przełamywana po upływie 4 sekund lub gdy punkty życia zadymiarza spadną do poziomu 30%. Czy wy to słyszycie? Będzie zadymiarz na polu bitwy 20 power cubesów, a ty przejmujesz mu umysł, mając jednego power cubesa, wbiegasz w burzę i chłopa zabijasz. Moi drodzy, ta postać to jest totalny game changer Brawl Stars. Naprawdę. Więc sobie spróbujmy. Wypróbujmy ją na początku na arenie treningowej. A wiecie dlaczego na arenie treningowej? Ponieważ jeżeli uda mi się przejąć umysł robota, to nie wytrzymam. Naprawdę. Rzućmy sobie na początku czymś, czym rzucamy, kijanką, tak? Co to leci? Tak, kijanka to jest i ona jakby nurkowała do bagna. Rzuciłem czwarty raz, teraz piąty. Teraz szósty. Okej, 6 razy trzeba rzucić, żeby, moi drodzy, naładować ulta. Uwaga, strzelamy kijankę. I co? Okej, na bocie nie da się tego zrobić. Ale przetestujmy to samo na bocie, który w nas strzela. W tym wariaciku. Może to się uda. Atakujemy po 600. No dobrze. I uwaga, przejmujemy tutaj mózg. Nie, nie da się przejąć mózgu na arenie treningowej. No dobra, więc spróbujmy zrobić to w meczu. Ale zanim to zrobimy, musimy oczywiście sprawdzić, jak działa pierwszy gadżet i star power. Uwaga, pierwszy gadżet nazywa się oczarowanie. Następna klątwa latarni Willow zadaje dodatkowe 500 punktów obrażeń, a całe obrażenia są zadawane natychmiast, a nie w rozłożone w czasie. Czyli rozumiem, że wow, to będzie ponad 1500 damage jakoś. I gwiezdna moc pierwsza to miłość jest ślepa. No trudno, tak niestety już jest. Klątwa latarni zmniejsza także szybkość przeładowania dotkniętych nią zadymiarzy. Czyli jak kogoś uderzymy, no to ktoś będzie po prostu wolniej przeładowywał swoje naboje. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy zabawę nową zadymiarą. Są jacyś zadymiarze, których nie znam? Nie, wszyscy są. Nie ma takiego zadymiarza jak ja. Dobra, sprawdźmy po ile atakujemy w skrzynki. Po 600 jak mamy max level oczywiście, nie? Wow, 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 kiełek, 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 ty się odprze pode mnie, wariacik. Dobra. Mega ciężko się gra tym zadymiarzem. Uwierzcie mi, że jej atak jest opóźniony w czasie i to nie jest wcale takie fajne. Ale gdy damy gadżet, to walniemy takiego kolta od razu za ile? Puh! 2840, co? Dobra, padaj, 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 odczep się, odczep się, odczep się, padnę. Dobra. 54 HP. Czy wy to widzieliście? Leci Barley, a czy ten Gale? Okej, chyba go zatrułem. On chyba padnie. Tak, padł.
Mam naładowany Ultimate Attack i za chwileczkę, moi drodzy państwo, przejmiemy pierwszy raz umysł jakiemuś zadymiarzowi. Pyk, 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 pyk. Nie padajcie! Padnie! Padnie! Dobra, 24 HP mu zostało! Jaki fart! Jeszcze zdążę się uleczyć i wtedy ja sprawdzę, czy faktycznie da się tak zrobić, że wywiozę go w pole. Pek, pek. Czy tutaj jesteś gdzieś, wariacik? Jest, widzę go. Patrzcie na to. Ciach! Przejmujemy umysł! Zobaczcie! I wbiegam nim w strefę! Aha! Okej! Okay. Czyli jak otrzyma damage, to on jakby z powrotem powraca? Nie da się rozwalać jak coś przeszkód na drodze! Tą postacią jest przypał! Dobra, dostajesz, gościu. Puu! Nie, 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 dobra, dobra, tysiąc, tysiąc. O kurcze, o kurcze. Ta postać jest mega wolna. Teraz postaram się załadować ulta na nim. Dostał, dostał, okej, git. No lecz się, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się, dobra. Nie, no nie padaj, wracaj tu, no. Głupi bot. Najgorzej. Nie mam pytań. Okej, zobaczmy tą cieszynkę. Wyciągnęła kijankę złotą z wody. Niech będzie. Odblokujmy sobie teraz skina do Willow. Pyk. I mamy to, moi drodzy państwo. AXL Willow, czyli Axolot Willow, czy wygląda przekozacko. Ja na pewno będę chciał tego skinka, ale, moi drodzy, nie o tym teraz, jak ten skinek wygląda, tylko o tym, jaki jest drugi gadżet i star power. Drugi gadżet to nurkowanie. Willow nurkuje przez 2 sekundy. W tym czasie nie można brać jej na cel, ale Willow nie może wykonywać żadnych działań, czyli walimy normalnie nura pod wodę. Rozumiecie to? Mega ciekawy gadżet, ale ciekawy jestem, czy wtedy się leczymy. Zobaczymy. A drugi star power to obsesja. Szybkość ruchu wrogów, na którym został rzucony zły urok, zwiększa się o 75%, gdy ich umysł podlega kontroli. Wow, czyli taki berserker mode. No dobra, przetestujmy to. Czy wy widzieliście? Gram z gościem, który nazywa się Kot Farel. Co jest? O co tutaj chodzi? Trzeba tego Farela wyjaśnić. Supercell stworzył boty do wersji testowej, rozumiecie? Farela i innych zadymiarzy. O nie, Mortis mnie goni, uwaga! No, atakuj, atakuj. Atakuj, wariacie. Dobra, wyjaśnię go w ten sposób. Pyk, leżysz. Dzięki. Chciałem używać gadżetu. Dobra, dobra, patrzcie na to. I pod wodą jestem, nie ma mnie. Chłop mnie nie widział, poszedł w drugą stronę. Ten gadżet to jest coś pięknego. Kot panda! Kontrola umysłu na pandzie. I wbiegamy w strefę, zginąć. I dojazd. Puu, puu. Puu, leżysz. Co jest? To jest najlepsza postać ever, uwierzcie mi. O kurcze, o kurcze, o kurcze. Nita, 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 nita. Przypał, przypał, przypał i to duży. Patrzcie na to. Chowam się niedźwiadkowi. Cyk! Ha! I niedźwiedź pobiegł totalnie i dał... O kurczę, o kurczę, o kurczę. Jednak nie, jednak się wrócił. Ale dzięki temu na przykład w walce z robotami czy coś takiego możecie gubić ogon, chowając się pod ziemię, rozumiecie? Niesamowita sprawa. Jest Rosa 9. O, takiego charaktera to ja bym tutaj przyjął. Dobra. Pod ziemię. Poszła. Poszła po cuby. Ona ma 9 power cubesów. Z taką postacią jest teraz ciężko wygrać. Trzeba z nią walczyć. Ciężko się też rzuca tą postacią, uwierzcie mi. Dobra, dobra. Obijemy ją i zginiemy w nią w strefie. Patrzcie na to. Dobra, dostajesz. Dostajesz. Przejęcie umysłu! Tak jest! I szybko do strefy! Do strefy zginąć! Nie, ona ma 7k HP! Bo ją uleczyłem, zapomniałem, że tak się nie da! Dobra, jest teraz totalny przypał. Gdzie ona idzie? Znowu wygram przez wejście bota w strefę. XD. Dobrze, czyli generalnie mój pomysł, który miał polegać na tym, że komuś przejmiemy umysł i wejdziemy w strefę, spalił na panewce. Ponieważ, moi drodzy, niestety, ale uleczamy postać do maksimum. A zapomniałem totalnie o tym. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu waszą ocenkę, jak oceniacie nową zadymiarę w skali od 1 do 10. Ja jej daję dychę, ponieważ to jest zarąbista postać. Jedna z lepszych mitycznych i jest mega fan. Grając tą postacią, fajnie, że Supercell wymyśla takie rzeczy. Nie dość, że się schowasz pod ziemię, to możesz jeszcze kontrolować innego gracza. Coś pięknego. Fajnie by było zagrać duo z Galen. Wiesz dlaczego? Bo Gale stawia, ma gadżet postawienia trampoliny. Byśmy taką trampolinę ustawili w kierunku strefy. O kurczę, idą chłopy po mnie. I wtedy jakbym przejmował umysł,
to bym wskakiwał na trampolinę i wylatywałbym poza strefę. Jeżeli ktoś z was odblokuje tą postać, to zróbcie to ze swoim ziomkiem. Ja też to będę chciał nagrać na odcinek na pewno, jak kontroluję umysły innych zadymiarzy. Dobra, padł! O tak! To mi się podoba. Wszystkie cuby ja zwinąłem. Tam był Daryl. O kurczę, ma dwa power capset, pada. Żyje. Przeżył. A gdzie jego kumpel? Zobaczmy, czy ten bot jest głupi. Chowam się. Czy on wyjdzie? Tak, wyszedł. Bot jest na tyle głupi, że on wyszedł. Widzicie to? Przejmuję go. Nie trafiłem. Najgorzej. Dobra, gaz. Ja cię robię, gościu, nie? Tutaj. Jak dziecko. Pochodzę! Aha. W poprzednim meczu nam nie wyszło. Teraz, moi drodzy, tym się uda. Musimy przejąć kontrolę nad umysłem jakiegoś zadymiarza. Po czym... Odejdź. Dobrze. Po czym musimy pokonać wrogim zadymiarzem teammate'a wrogiego zadymiarza. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Taki sabotaż w drużynie zrobić. O kurczę, pod ziemię! Dobra, udało mi się w miarę tutaj wyjść z opresji, bo był przypał. Mortis stał koło mnie. Pod ziemię. Dobra, Rosa odchodzi. To jest coś pięknego, że ta Rosa mnie nie widzi. Kradnę jej umysł. Ma full HP i wyjaśniamy chłopa. Ciach. Dawaj, no prawie się udało. Ta kontrola mózgu naprawdę bardzo krótko trwa. Szkoda. To nie jest wcale takie proste, wiecie? Komuś przejąć mózg i pokonać innego zadymiarza, no. Ale tą Rosa trzeba przejąć. Ona ma 12. Dobra, chowam się pod ziemię. Dobra, oni uciekają, uciekają. Jednak nie. Okej, padłem. No i nas zabili, nie wytrzymam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie ocenić w skali od 1 do 10, jak wam się podoba nowa zadymiara Willow. Na dzisiaj to było tyle. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Trzymajcie się, hej!